Pierwsze wrażenia. Spędziłem 10 godzin w Diablo 4 2.0. Część pierwsza, levelowanie. Spędziłem ponad 10 godzin w Diablo 4 2.0. Ten film będzie trochę krótszy, chciałbym wam powiedzieć więcej, ale miałem dość poważną operację, ponieważ mój ząb rosnął dość niefajnie od dłuższego czasu, w końcu go usunąłem i no, musi to wszystko się ogarnąć. Widzicie? Tak to widzowie wygląda. Pierwszy grasz w Diablo, a potem zęby mądrości ci usuwają. Wy uważajcie, kurwa, tam na siebie wariaty przy tym Diablo, nie? Ale powiedzmy sobie, co wszystko zrobiłem po 11 godzinach w grze. Pierwsza sprawa, levelowanie, to co mówiłem wcześniej, te poziomy trudności są trochę dziwnie zrobione i sam początek tutaj wymaga trochę poprawy. Z chwilą, kiedy odblokujesz wyższy poziom trudności, od razu na niego wchodzisz, więc nie ma to do końca sensu, tak na przykład jak miało sens w Diablo 3. Mieliśmy odblokowane aż do udręki 6 na samym początku, ale większość z nas wybierała poziom wysoki, a później wchodziła już to dopiero się skalując. Teraz po prostu cały czas idziesz na najwyższym poziomie. Eksperta tam odblokowujesz po prologu, więc pewnie to się będzie odblokowało na poziomie 10, no to od razu na niego tam wchodzimy. Pokut odblokowujesz na 50, od razu tam wchodzisz na udręce pierwszej. Ja nie rozumiem w ogóle w hack and slashach idei skalowania 10 poziomów trudności. Mamy wytworzony świetny system z klasycznego Diablo 1, Diablo 2, Normal Nightmare Hell. Path of Exile poszło dokładnie tą samą drogą i masz normala przez pierwsze 4 akty, dropią ci potem resy i potem ci znowu dropią resy po kampanii. I też masz tak jakby 3 poziomy trudności. Niektórzy nawet specjalnie w Path of Exile, i to jest zajebiste, że specjalnie w Path of Exile czasami nie kończysz kampanii, nie zabijasz kitawy, bo farmisz Sanctum i masz wtedy więcej resów, bo Sanctum możesz farmić szybciej. Ale wrzucanie 10 różnych poziomów trudności, Jezu, to jest taki absurd. Po co oni w to idą? To jest rozwiązanie, które... I teraz patrzcie, to jest to, co ja wam mówiłem wcześniej. Oni czerpią rozwiązania do Diablo 4 z rozwiązań z Diablo 3, które zabiły Diablo 3. Kiedy Diablo 3 było najlepsze? W momencie, gdy była kurwa udręka 14, czy w momencie, gdy był Normal Nightmare Hell Inferno? No pewnie, że na samym początku kurwa to było najlepiej. Po chuj oni to robią? Tutaj to też spędziłem łącznie godzinę, od razu poszedłem na udrękę drugą. I udręka druga to już był taki fajny start gry. Po 6,5 godziny, ogółem moje levelowanie do 60 poziomu zajęło 5 godzin, co jest dość, myślę, fajnym wynikiem dla osób, które będą szły wolniej, bardziej tutaj się starały, kombinowały, no to pewnie było, będzie kurwa, to... udręki, nie? No i oni w Diablo 4 zrobią pewnie to samo. Wstawili teraz, nie wiem, 4 udręki, w pewnym momencie stwierdzą, że trzeba wstawić kolejne i znowu dojdziemy do 16 poziomów, nie? Bardziej takie 7-8 godzin. Co na takie ustawienie postaci wydaje mi się fajne. Ogółem ile zajmuje łącznie levelowanie w Diablo 4 2.0? Wychodzi na to, że osiągnięcie 200 poziomu paragonu, czyli można powiedzieć takiego szybkiego levelowania, to jest około 18-20 godzin, więc to też jest taki fajny wynik. I potem wbicie levela 300, na razie jeszcze nie jest do końca znane, obstawiamy, ale że... Ale to... poczekaj, jaki, czemu 300 paragon? No co chodzi w Diablo 4 teraz? Poczekaj, ile jest poziomów podstawowych teraz w tym Diablo 2.0? 1 do 60, tak jak było wcześniej? Już stwierdzili, że jednak nie ma 50 poziomów i 50 paragonów. Już stwierdzili, że chuj w to, jest 60 leveli bazowych teraz będzie, tak? I 300 paragonów, okej. Okay. No to idziemy znowu w Diablo 3. 300 paragonów teraz, a potem będą paragony bez limitu. No, nie no, kurwa, ja nie wiem skąd oni biorą te pomysły. Path of Exile jest rozwijane przez kurwa 10 lat. Czy kiedykolwiek poczuliście taką potrzebę w Path of Exile, gdzie wpadliście na pomysł, Path of Exile byłoby lepsze, gdyby dodali kolejne 100 poziomów postaci? Czy to jest oś, która jest wymagana w hack and slashu? Nie, nie jest. Mogę wam od razu odpowiedzieć. Czy kiedykolwiek grając w Diablo 2 wpadliście na coś takiego? Nie, bo to nie jest potrzebne. Oś rozwoju postaci nie polega na tym, że po prostu nagle, jak nie wiesz, jak rozwinąć postać, to dodajesz dodatkowy poziom i chuj, tylko wymyślasz nowe systemy, które są bardziej horyzontalne. Idziesz wszerz, rozwijasz siłę postaci nowymi, ciekawymi systemami, a nie dodajesz sztucznie levele. Jezu, to jest tak absurdalne. No tak, wczoraj było 50, dzisiaj jest 300, jutro będzie 1000. No tak, oni to tak będą naprawiać. To jest to samo, ja półtorej roku to już mówiłem, że widać po Blizzardzie, że oni naprawiają, Diablo 4 systemami, którymi zepsuli Diablo 3. Oni z Diablo 4 robią Diablo 3 2.0. To jest około 60-80 godzin, więc brzmi to naprawdę bardzo fajnie. No i zrobienie takiej wymaksowanej postaci. A teraz jeszcze dodają do tego Diablo ten...
dodają przecież system levelowania. Coś się będzie levelowało teraz za pomocą riftów, tak jak w Diablo 3, nie? Czyli kończysz rifta i se levelujesz tam jakieś dżema. Ci zajmie trochę. Levelowanie więc tak wygląda lepiej, chociaż z drugiej strony samo levelowanie do 60 ma duże problemy i osoby, które będą wracały do gry, mogą się czuć trochę dziwnie. Ten szybszy progres, szybkie wbicie na koszmar, udrękę jest fajne obecnie, a tutaj nam trochę tego brakuje, ponieważ do levela 60 do końca nie wiemy, za co się wziąć. Wszystko po prostu wszędzie daje nam... Ej, ja się cieszę, że ja tak długo nie grałem w Diablo i zagram w Diablo 4 na dodatku całkowicie od nowa. Jestem ciekaw, jak ta gra się zmieniła i czy na dobre się zmieniła. Wszystko. Co powoduje, że cała gra się rozmywa. Mamy oczywiście podziemia, gdzie zdobywamy aspekty do kodeksu, ale poza tym nie ma nic innego. Jeśli chcę znaleźć receptury hartowania, nie mam miejsca, gdzie dokładnie ich szukam, tylko dropią wszędzie. Leveluję oczywiście też wszędzie, wszędzie zdobywam doświadczenie. Legendarki też nie ma lepszego miejsca, tylko wszystko wszędzie dropi. Więc z jednej strony to jest fajne, ponieważ mogę robić co tylko chcę, ale z drugiej właśnie cały czas czujemy się, że nie robimy do końca to, co powinniśmy. Ja podczas levelowania lubię mieć ustaloną ścieżkę i to nawet nie chodzi o to, że tej ścieżki sobie jeszcze nie znalazłem, tylko w sumie właśnie jej nie ma. Na sezonie 6 będzie to też trochę inaczej, bo... No i co, skończy się na tym, że znowu się kurwa znajdzie jakieś miejsce, gdzie jest najlepszy density mobów i tylko to się jednak będzie robiło. Ludzie zawsze znajdą formułę optymalizowania. Przez co doprowadzi to dosłownie do sytuacji z launcha Diablo 4, gdzie jeżeli możesz levelować wszędzie, to i tak jest jedno miejsce, które będzie miało lepsze density. I doprowadzić do tego, że będzie jedno miejsce, gdzie będzie najlepsze density, które się będzie w pełni skalowało z tobą, przez co nie będzie najlepsze na pewnym segmencie gry, tylko będzie najlepsze przez cały segment gry i będziesz tam kurwa levelowo od 20 do 100, no nie? Wiecie, o co chodzi? Dlatego ogólne takie skalowanie w grach to jest idiotyczny system. To jest giga głupie, bo wiadomo, ludzie zawsze będą optymalizować swój gameplay, prawda? I nie ma w tym nic złego, jeżeli znaleźli ludzie jakieś loophole'a na pewnym etapie gry, no bo zawsze ludzie znajdą coś takiego, tylko wtedy podejmujesz decyzję, na których poziomach to jest dla mnie najbardziej opłacalne. I okazuje się to najbardziej opłacalne na pewnym segmencie gry, no ale potem po prostu twoja postać progresuje dalej i musisz zmienić to na inny. A tutaj będziesz non-stop leciał na jednym. Wszyscy będziemy pewnie zaczynać kampanią, będziemy mieć motyw sezonu 6, gdzie też pewnie będzie się dało levelować. Wiemy, że w Podmieście w aktywności dodatku będzie można levelować, więc może tutaj niepotrzebnie się martwię, ale potrzeba paru rzeczy, które da nam takie krótkozasięgowe cele, jak to ja nazywam. Coś, co po prostu wiem, że mogę zrobić, aby swoją postać tak bezpośrednio gwarantowanie ulepszyć. Trochę tutaj idzie to w tę stronę, że brakuje mi tej reputacji, ale nie takiej, jaka była na premierę, nie taką, którą robiliśmy w sezonie pierwszym, no bo to było żałosne. Ale jednak trochę wracam cały czas do kampanii w Last Epochu, kampanii w Poe, tutaj w levelowaniu Diablo 2. Te takie questy, które dają nam jakiś tam punkcik, które dają nam daną gwarantowaną nagrodę, która się przydaje podczas levelowania, jest to bardzo przyjemne. Tak jest. I tutaj coraz bardziej... Muszą być takie segmenty. W Diablo 2... Stary, kurwa, nie wiem, farmienie hrabiny na RuneWordy w early game, prawda? Oczywiście, że musisz mieć takie segmenty. W Poe się w trzecim akcie, co się farmi w trzecim akcie w party, jak się nazywa ta lokacja z tym piratem? Która też ma świetne density i przez kilka leveli, jak progresujesz kampanię, grając w party, chcesz tam sobie posiedzieć. Gardensy to są, nie? Te doki? Wiecie, o czym mówię. Poe ma kilka takich segmentów. Blood Aqueduct, prawda? Też jest giga fajny, nie? Do pofarmienia. Na pewno na Ruflesie, na pewno na Haseku go ludzie też farmią. W Diablo 2 to na każdym poziomie trudności masz coś takiego, nie? Potem masz te wszystkie Area 85, sam Pit nawet. Sam fakt tego, że nie musisz Diablo przyjść na Helu, żeby sobie już po prostu czyścić Pita, nie? Jest zajebiste. Tego brakuje w Diablo 4. Zwłaszcza z tym takim, no, lekko wydłużonym levelowaniem, zdecydowanie grzeby pomogło. Przeczytajmy sobie jednak wszystkie moje notatki i tak, lekko, jak coś będzie potrzeba, to skomentuję. Ogółem, oczywiście skupiałem się najbardziej na barbarzyńcy, levelowałem też tylko barbarzyńcom. Parę uwag odnośnie paragonów, to jest bardziej informacja dla Blizzarda niż dla was. Wydarzenia w otwartym świecie, zdarzało się, że były zbugowane. Serwer testowy, bugi się zdarzają, trzeba to zgłosić. Ja levelowałem głównie podwójnym uderzeniem z nowym rzutem bronią. Było to bardzo fajne, ale potem się zmieniłem na ciernie. Nowa tutaj pasywka barbarzyńca pod ciernie działa bardzo fajnie podczas levelowania i o tyle, że nie wymaga swojej zdolności, to można ją grać dosłownie pod wszystko.
Jednak tutaj właśnie zdarzyły się te moje problemy. Z chwilą, gdy znajdziesz dobry aspekt, unikat, od razu wbijasz na wyższy poziom trudności, no najwyższy, który masz odblokowany. I trochę te poziomy, te wybory nie mają sensu, bo zawsze wybierasz najwyższe, koniec, kropka. Dość późno znalazłem pierwszego goblina, trochę też z tym był problem. Dopiero na level 43 znalazłem swoją pierwszą wejściówkę do podziemi koszmaru, więc też tutaj pytanie, czy w ogóle te podziemie koszmarów mają być tak wcześnie odblokowane, czy nie, czy ma się nimi levelować. No i też oczywiście layouty w Nightmare Dungeonach wciąż były problematyczne, wciąż mamy to uwalnianie tak, więźniów z kajdan, zanoszenie ołtarzy. Kurwa, ej, ale przecież my z pół roku temu oglądaliśmy jakiś update, który miał to rzekomo z gry usunąć, Blizzard powiedział tak, tak, rozumiemy to. I nadal się okazuje, że to nie jest usunięte. I tak dalej, no kurczę, z podziemiami zdecydowanie trzeba coś zrobić, już minął ponad rok i dodatek to był idealny przykład, żeby to tutaj zrobić. Mamy bardzo dziwny skok mocy w itemach pomiędzy 50 a 60 levelem, tutaj nawet podawałem przykład. 650 item powera, przedmiot, około 50 levela daje mi 100 zdrowia, ale z 60, 750 item power to jest prawie 300 zdrowia, prawie 3 razy więcej i ten skok jest taki sam, jak teraz mieliśmy z przedmiotami świętymi. Usunęli przedmioty święte, ponieważ był taki dziwny skok i dodali to po prostu samym item powerem, nie zmieniając nazwy. Więc dosłownie. A to nie jest kwestia tego, że 750 item power to już będzie tak jakby item power nowego dodatku może? I oni to robią po to, żeby itemy z dodatku instant wymieniły ci poprzedni gear? To samo, co oni powiedzieli, że jest złe, tylko pod inną nazwą. To, co było śmieszne, to od razu po wbiciu levelu 60 poszedłem na pit 20, żeby odblokować torment pierwszy, udrękę pierwszą. No i tak w sumie po wbiciu levelu 60, 10 minut później już byłem na wyższym poziomie trudności. Co dopiero właśnie ten torment drugi, udręka druga. Tutaj przesiedziałem na razie 5 godzin, już jestem w stanie wejść prawie na udrękę trzecią, tylko potrzebuję pewnie trochę więcej legendarek, trochę glifów ulepszyć. No, tutaj progres akurat na udręce drugiej jest fajny, tylko no właśnie z tą udręką pierwszą to było bardzo dziwne. To co jest bardzo dziwne to też nowe wartości materiałów na bossy, no ale to pewnie po prostu sama kwestia przyzwyczajenia się. To co jednak nie do przyzwyczajenia się, co powinni popatrzeć, no to zbyt dużo niebieskich itemów dropi. Niebieskie itemy nie mają sensu kompletnie na takim levelu, rzadkie, tak? No prawie nie mają sensu, a tutaj dostajesz trzy magiczne za zrobienie na przykład padnicy na lecę. Diablo 4 teraz polega na tym, że grasz już na samych unikach, nie? Już się nie gra na żółtych, teraz gra się na samych unikach. To jest to samo, co było w Diablo 3. Na samym początku w Diablo 3 się grało praktycznie na samych rarach, może na jednym, na dwóch unikach, a potem tak przerobili legendarki, jak przerobili legendarki, to legendarki były po prostu lepsze i tyle. I chyba teraz doprowadzili ponownie do tego, ja nie wiem, jak oni to zrobili. Pierwszej. Wystarczyło przestudiować listę zmian Diablo 3 i zobaczyć, gdzie gra została opierdolona? No, nie ma to sensu w ogóle. Kiedy wychodzi ten sezon? On wychodzi, znaczy ten sezon, to chyba wychodzi pod koniec października, nie? To wychodzi za miesiąc, to wychodzi 10 października, nie? W wpływie nie ma już skrzynek ze stalą, stal zdobywamy z normalnych skrzynek. Na udręce pierwszej to na przykład było 4 stali, na udręce drugiej to było 9 stali. Boss udręki pierwszej dropi tylko jeden i tam unikat, jest to bardzo śmieszne. Tutaj też, tak jak widać, około 40 minut zajęło mi zdobycie wszystkich itemów z maksymalnym item powerem, więc to było też trochę takie dziwne w progresji. Ogółem w koszmarnych poziomach zdobywamy teraz materiały na doskonalenie, to też tutaj dość przyjemne jest do farmy, koszmarne podziemia są dość przyjemne, o ile nie mówimy o tym backtrackingu. Miałem bardzo duży problem z dropieniem receptur do hartowania, to tutaj na pewno trzeba zmienić, ponieważ wciąż na udręce pierwszej nie miałem większości, które potrzebowałem. Grałem sobie w tym momencie już pod kąsające wichry, no i to, że nie miałem w ogóle temperowania na kąsające wichry było żałosne. No i tutaj właśnie około godziny spędziłem na udręce pierwszej i przeszedłem na udrękę drugą. Na udręce drugiej drzewoszeptów wciąż dawał itemy około 600 item poweru, gdzie wszędzie gdzie zdobywałem te maksymalne 750, więc tutaj to trzeba zmienić. Wydarzenia dropią bardzo dużo materiałów na bossy, co jest Pinky dość fajne. Tych materiałów na bossy zdobywasz bardzo dużo i też tutaj już fajnie od ręki pierwszej, od ręki drugiej gracie lekko pcha, żebyś te bossy robił, żeby zdobywać te unikaty, które potrzebujesz. To zdecydowanie bardzo przyjemne. Już taka farma od tej właśnie od ręki pierwszej, niekoniecznie żeby tutaj pushować od rękę czwartą. I tutaj do porównania boss od ręki drugiej daje 3 unikaty, a boss od ręki pierwszej dawał tylko 1. Za tą samą ilość materiałów. Więc tutaj o tyle, no, dość smutno, że na udręce pierwszej raczej nie chcesz tych bossów robić, no bo nie ma to kompletnie sensu. Na udręce drugiej zdobywasz 3 razy więcej. Podobnie na przykład tutaj koszmarne podziemia dają o wiele więcej, a poziom trudności... To nie jest tak, że zrobisz pierwszy jednego, potem drugiego, tylko że dostajesz raz ten profit, tak? Jak zrobisz na te jeden, to dostajesz jeden unikat, a na te dwa od razu 3. Czy nie jest aż taki duży, więc tutaj
trochę też dziwny balans, odręka pierwsza, odręka druga. Główna sprawa jest taka, że będziesz się bał i nie będziesz chciał nic robić na odręce pierwszej, drugiej i trzeciej pewnie też. Będziesz chciał jak najszybciej wejść na odrękę czwartą, żeby tutaj nie martwić się, że no, tracisz swój czas. Też tutaj na przykład za koszmarne podziemia możesz dostać nagrodę gwarantowaną. Czyli matematyka w udrękach totalnie leży. Kurwa, ciekawe. Mano w postaci niebieskiego itemu, które trafia prosto do twojego ekwipunku. Podziała na jakichś mega silnych segmentach. Co jest też dość śmieszne. No i fajnie, kurwa. Niebieskie itemy trafią zdecydowanie zbyt często. Dość fajnie się ekspipitami, a nie koszmarnymi podziemiami. Tutaj jest to, co... No, obecnie mam tutaj level 124 paragonu, więc jeszcze jestem daleko, daleko, daleko. No ale tutaj, jakbym chciał sobie podlevelować, no to pitami nawet fajnie idzie. Nie rozumiem. Dopiero po 8 godzinach zdobyłem pierwszy legendarny Ancestral z T30 pita. Na obecną chwilę mam... W sumie tutaj ciężko patrzeć, no bo to jest unikatowy amulet, więc tak nie można go brać pod uwagę. Tak, się gra. No ale mam założone 3. No, w Diablo 3 w pewnym momencie było tak, grałeś na rerach, bo uniki były bez sensu, przerobili uniki i systemy setowe i grałeś kurwa już potem tylko na setach i na unikach i rery poszły do odstawki full, no nie? I teraz zrobili dokładnie to samo. Itemy starożytne, więc tutaj nie jest aż tak źle, fajnie to dropi, dosyć można powiedzieć w dość dobrym tempie. Wyzwanie bifów jest bardzo przyjemne, nie spodziewałem się, że tutaj ten nowy system tych punktów będzie aż taki przyjemny, ale jednak wyszedł dość fajny, nie jest aż tak źle jak się spodziewałem. Gem fragmenty można maksymalnie przyjmować 999, nie można więcej, to akurat też jest dość problematyczne, bo na przykład jak ja potrzebuję teraz 50 tysięcy fragmentów, no to muszę klikać tak, więc to należy zmienić, tutaj głównie na takie rzeczy PTR-owe, no to... Takie właśnie trochę marudzenie, co nie? Tak jakby trochę też może źle zacząłem ten film, powinienem od tego zacząć, że tak, PTR jest fajny, PTR jest dobry. No, dzięki, nie chcę właśnie aż tak dużo gadać, no bo serio mnie to boli. Więc ogółem, dużo takiego czepiania się. Tutaj nawet zaczynam mówić, że dajcie spokój z tymi niebieskimi temami, bo dropi ich tak dużo, że ja pierdzielę. Ale to są właśnie takie kosmetyczne rzeczy. Główne podsumowanie. Gra jest o wiele przyjemniejsza, gra jest o wiele lepsza. Gra jest w bardzo przyjemnym miejscu, tylko główna kwestia, że wciąż nie jest taka po prostu doszlifowana. Wciąż mamy bardzo dużo tak zwanych low hanging fruits, które możemy zebrać. Mamy bardzo dużo łatwych rzeczy do zrobienia, które grę kompletnie ulepszy. Tak właśnie na przykład itemy rzadkie, itemy magiczne, które można albo kompletnie wywalić, żeby ludzie tego nie widzieli, albo zrobić jakieś proste zmiany, żeby były grywalne chociaż. Mamy bardzo dużo prostych rzeczy do zrobienia, które no wciąż nie wiadomo czemu nie zostały zrobione. Pierwszy początek i pewnie to co większość zobaczy na sam start levelowania, no to trochę problemy z tym zobaczeniem tych celów krótkozasięgowych do grania, ale najprawdopodobniej jeśli będziemy w tym miejscu lecieć kampanię na dodatek, no to tego raczej nie zauważymy. Sezon 7, sezon 8 już może mieć te problemy, no ale to jest takie gdybanie, kombinowanie i tak dalej. No ale wciąż coś, co można bardzo łatwo naprawić, żeby ten problem nawet nie miał prawa zaistnieć. A tak, no to najwięcej pewnie można marudzić rzeczy, które no właśnie wciąż nie zostały zrobione od ponad roku. No to na takie rzeczy wciąż można marudzić, wciąż jak najbardziej. 300 paragonów do wbicia. Nowe paragony jak na razie na tak małym poziomie są bardzo przyjemne, są bardzo fajne. Potem powyżej tego levela 200, gdy już tak minmaxujesz te paragony, to pewnie mogą być bardziej irytujące. No ale to właśnie bardziej nie o to wiem, chodzi, że wbijamy ten paragon 200 i później... To jest taki kurwa przestrzał. Oni myśleli, że bez kitu robią drzewko z POE, a to jest mniej przyjemne i mniej unikalne niż drzewko w POE i w ogóle mniej dostrajalne tak dla takiego przeciętnego gracza. Już na levelowanie nie patrzymy w ogóle. Toczyłem paragon 200 czy 300, to najczęściej jest kosmetyka. Chodzi o to, żeby no, to minmaxowanie było minmaxowaniem, a nie nagle, że stworzymy swoją postać 10 razy mocniejszą, bo mamy parę leveli wyżej. Nie o to chodzi. Tutaj dużo osób o to prosiło, no i w końcu Blizzard to zrobił. Miejmy nadzieję, tutaj dzisiaj też będzie testowanie. Czemu nagle stary jest 300 paragonów? Czemu 300? No to też będę testował oczywiście endgame, już takie finałowe buildy i wtedy dam wam znać. Levelowanie spoko. Tutaj no mnie te najbardziej poziomy trudności przeszkadzają oraz te takie właśnie krótkozasięgowe cele. Możemy zrobić jakieś specjalne questy, które pozwalają nam znaleźć, dajmy na to, legendarne aspekty i możemy sobie wybrać jeden aspekt do kodeksu, żeby sobie nawet po prostu
nie lecieć konkretnego dungeonu, ale móc wstawić do okultysty dany aspekt, który chcemy na levelowanie. Na przykład chcę w tym sezonie levelować barbarzyńcą pod tornado, to sobie dam ten legendarny aspekt na tornado. Będę sobie chciał levelować, dajmy na to, stalowym potrzaskiem, no to wezmę sobie nowy aspekt pod stalowy potrzask. Nie musi być wszystko w podziemiach, nie musimy robić 100 nowych podziemi. Ja jestem ciekaw, jak na dodatku zmieni się różnorodność buildów, nie? Czy nadal będzie coś takiego, że wszystkie czarodziejki będą identyczne i będzie istniała jedna wersja czarodziejki? Nie, żeby dać 100 nowych mocy w kodeksie, tylko można to zrobić na wiele prostszych sposobów, przyjemniejszych. Można zrobić cały rework reputacji, która jest kompletnie bezużyteczna i już z rok są z nią problemy. Można zrobić tego kompletny rework, że na przykład w każdej krainie zrobienie jednego podziemia, jednej piwnicy, jednej twierdzy daje ci skill pointa, a nie że od razu... Patrzcie na to, jak Kont się o tym wypowiada, to pokazuje, że w tej grze bez kitu każdy jeden kurwa system wymaga jakiegoś reworka, nie? Zaczynamy na levelu tutaj tak jakby 10, czy nawet teraz w dodatku 12. Jest sporo prostych rzeczy do naprawy. Większość tych rzeczy właśnie, na które marudzimy obecnie, to w sumie wciąż są rzeczy, które nie zrobiono od premiery. Dzięki Gemi za 26 miesiąc. Wciąż pewnie czekamy, aż to naprawią. Czy będziemy czekać jeszcze rok, czy dwa, czy to drugi, czy trzeci dodatek, no, wszystko nigdy naprawi. Nigdy tego nie naprawią. Jak to pewnie wymaga, oglądacie? To wymaga kompletnego reworku. Oni by musieli kurwa zbyt dużą część gry To już jest sobota albo niedziela, więc... Oni będą gadać jeszcze 3 lata, że tak, tak, ponaprawiamy to, kupcie battle passy, tak, tak. Inteligentny sklep, który wybiera ci, co mógłbyś chcieć kupić na twoją postać. Zajebiście, zajebiście. A potem zapowiedzą Diablo 5. I powiedzą przy Diablo 5. W Diablo 3 nie polubiliście, Diablo 4 nie polubiliście, ale Diablo 5 to już będzie naprawdę powrót do korzeni. Będą gadać 2 lata o powrocie do korzeni, do klasycznego Diablo 1, do klasycznego Diablo 2. W międzyczasie zrobią remaster Diablo 1 i... I ludzie powiedzą, o fajnie, wyszedł remaster Diablo 1, bo go outsourcują od tego, od Bluepointa. Bluepoint zrobi dobry remaster Diablo 1. Spierdolą kilka rzeczy w nim najprawdopodobniej, ale i tak nikt tego nie zauważy. To samo co z Diablo 2 będzie i remasterem Diablo 2. Ludzie się podjarają, pograją chwilę w casuale datgamerzy i powiedzą, nie no dobra, Blizzard czai, o co chodzi w Diablo. Diablo 5 już trzeba kupić. Jest PTR, więc wpadajcie na Twitcha, żeby sobie zobaczyć endgame'owe buildy. Ja tam też oczywiście te buildy będę wstawiać, pokazywać na YouTubie. Dzięki, Perszy. Więc widzimy się w kolejnym filmie. Zobaczymy, co tam więcej wykombinują. Hejo. No jest, tak, no i wszystko wiemy. No, czy widzowie, czy będzie kurwa inaczej? Powiedzcie mi, czy serio, czy będzie inaczej? No ja wątpię.